Czy podatnik, rozdając kalendarze, kubki, smycze, breloczki, musi zapłacić od tego VAT? No i co w sytuacji, kiedy rozdaje ulotki, broszury, w których reklamuje swoje usługi bądź produkty? Co się dzieje z VAT-em, kiedy przekazuje na przykład do sklepu, do marketu stojaki, różnego rodzaju regały, w których będzie eksponował swoje produkty? Nazywam się Katarzyna Kacprzak i od 12 lat zajmuję się księgowością. Dziś odpowiem Wam na te pytania. Mam bardzo dobry przykład, który pomoże Wam to zrozumieć. Zapraszam do oglądania. Na początek oczywiście sięgnijmy do źródła, czyli do ustawy o VAT. Co tak naprawdę podlega opodatkowaniu? Jest to według ustawodawcy odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług, WDT, WNT, import, ale także, uwaga, nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów na cele osobiste podatnika lub też jego pracowników, wspólników, udziałowców. Czy są jakieś wyjątki w ustawie? Na szczęście tak. Ustawodawca przewidział, że przekazywanie nieodpłatne próbek i prezentów o małej wartości nie będzie podlegać podatkowi VAT pod warunkiem, że spełnione są pewne kryteria. Przede wszystkim, co najważniejsze, te próbki i prezenty o małej wartości muszą spełniać najważniejszą zasadę. Muszą służyć działalności gospodarczej podatnika. Ale co jeszcze? Spójrzcie na slajd, wtedy myślę, że wszystko stanie się jasne. Prezenty o małej wartości to takie, których łączna wartość przekazanych towarów dla jednej osoby nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 100 zł, pod warunkiem, że podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych. Może to być na przykład elegancki kalendarz z logo firmy, pióro czy inny droższy gadżet. Od razu wspomnę tutaj, że ustawodawca nie przewidział żadnego wzoru takiej ewidencji obdarowanych, natomiast należy założyć, że ma on służyć temu, żeby ustalić tożsamość tego obdarowanego, czyli może to być nazwa firmy, data przekazania, jaki produkt, przy jakich okolicznościach został przekazany. I przypadek drugi, kiedy wartość jednostkowa przekazanych nieodpłatnie towarów nie przekracza 10 zł netto. I może to być na przykład właśnie smycz, długopis, kubek czy jakiś breloczek. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz, że nawet kiedy te drobne produkty, te drobne gadżety są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, na przykład opakowane po 1000 sztuk, to i tak, jeżeli chodzi o to nieodpłatne przekazanie się, liczy się wartość jednostkową tego przekazywanego produktu, a nie wartość całego opakowania zbiorczego. I druga rzecz, jak ustawodawca definiuje próbki. Próbka to według ustawodawcy egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwolą na ocenę cech danego produktu. I może to być na przykład próbka kremu, perfum czy innego produktu. Przy czym muszą być spełnione dwa warunki. Mają służyć na celu, mają na celu promowanie danego produktu i nie służą zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego tego towaru, chyba że zaspokojenie tych potrzeb jest nieodłącznym elementem promocji. O co w tym wszystkim chodzi? O to, że firma przy zakupie tych gadżetów ma prawo odliczyć VAT, natomiast przekazuje je nieodpłatnie i ustawodawca dał możliwość podatnikowi nie wykazywać VAT-u należnego od tego nieodpłatnego przekazania. A teraz praktyka. Wróćmy do przykładu, o którym Wam wspomniałam na początku. Jest to przykład bazujący na interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Firma jest producentem narzędzi ogrodowych, wszystkich akcesoriów ogrodowych i tego rodzaju rzeczy. Ponieważ chce rozpromować swoje produkty, chce, żeby była lepsza sprzedaż, oczywiście podejmuje wszelkiego rodzaju działania marketingowe. I są to w jej przypadku na przykład ulotki, wszelkiego rodzaju broszury, katalogi, które reklamują jej produkty różnego rodzaju. Druga rzecz, są to gadżety, które są przekazywane potencjalnym odbiorcom, typu kubki, smycze, długopisy, które zawierają logo firmy i ich wartość nie przekracza 10 zł. Firma dodatkowo nie prowadzi żadnej ewidencji i oczywiście te wszystkie przekazywane gadżety mają służyć tej działalności gospodarczej tego podatnika, to znaczy mają służyć promocji tychże produktów. I ostatnia rzecz, są to różnego rodzaju regały, displaye czy innego rodzaju
ekspozycjonery, które służą temu, żeby w danym sklepie, markecie budowlanym wyeksponować dany towar. Jednak myślę, że będzie najlepiej, aby szybko Wam odpowiedzieć na to pytanie, kiedy przeczytam Wam fragment interpretacji, bo ona jest kluczowa i sami myślę, będziecie w stanie szybko sobie wyciągnąć wnioski z tego, co przeczytam. Posłuchajcie. Oceniając, czy nieodpłatne przekazanie towarów w ogóle podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przekazywany nieodpłatnie towar ma dla jego, dla jego odbiorcy wartość użytkową, konsumpcyjną i zaspokaja jego potrzeby. Konieczność takiego ustalenia wynika z podstawowej zasady, na jakiej opiera się podatek VAT. To jest opodatkowanie tym podatkiem konsumpcji. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie ma dla odbiorcy wartości użytkowej, czyli konsumpcyjnej, to wówczas takie nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT. Bazując na przeczytanym fragmencie, wiemy już, że takie ulotki, takie broszury czy takie regały tak naprawdę nie mają charakteru konsumpcyjnego. Nie służą zaspokojeniu w żaden sposób potrzeb finalnego odbiorcy. Mają jedynie cel promocyjnych. Podatnik chce tak jakby wyeksponować swój towar, wskazać towar, który ma do sprzedaży, tak żeby finalny odbiorca mógł sobie zobaczyć, zdecydować, czy chce go kupić. Z próbkami jest podobnie. Tak naprawdę towar wystawiony w sklepie ma służyć temu, żeby odbiorca, potencjalny odbiorca mógł sobie porównać jego właściwości, zobaczyć, jakie ma funkcje, jak wygląda, jakich jest rozmiarów i tak dalej, i tak dalej. Inaczej jest w przypadku próbek, przepraszam, nie próbek, gadżetów. Dlatego, że tak naprawdę ten długopis, który dostanie potencjalny klient, czy ten kubek, już będzie służył tak jakby zaspokojeniu jego potrzeb. Z tego kubka może pić ulubioną kawę, tym długopisem będzie podpisywał dokumenty. Broloczek przyczepi sobie do kluczy, dzięki temu będzie łatwiej mógł je odnaleźć. Przy czym pamiętajmy, że ustawodawca dał możliwość przekazywania nieodpłatnie takich gadżetów, jeżeli wartość ich nie przekracza 10 zł, wartość jednostkowa dodam. Wtedy podatnik nie musi prowadzić żadnej ewidencji, tak jak to wskazywaliśmy na slajdzie. Dlaczego tak często mówi się o logo firmy przy nieodpłatnych przekazaniach? Otóż podatnik, aby odliczyć VAT naliczony, musi wskazać, że te zakupione produkty będą służyły jego działalności gospodarczej. Umieszczając zatem takie logo na wszystkiego rodzaju gadżetach, będzie tak jakby dowód, że podatnik ma na celu budowanie wartości marki, lepszej rozpoznawalności i ma cel stricte promocyjny i reklamowy. Tym, co wytrwali do końca, serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj, o czym mówiłam, jest dla Was zrozumiałe. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzu. I jeżeli Wam się podobało, łapka w górę plus subskrypcja. O tym pamiętajcie, wtedy Was nic już nie ominie. Ponieważ dostałam sygnały, że zbyt częste filmiki powodują to, że nie macie ich czasu oglądać, będę póki co publikować je raz w tygodniu, w poniedziałki. Tak więc pamiętajcie o tym i zachęcam Was już do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.